Hej, siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku z Witamy w serii militarnej Mass bazie danych Effect. przymierza. Poproszono o poufne dane. Dobra, pomysł z bazą. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. No dobra, przestań już gadać. Jak coś, to ten, to grałem już w tą grę. Ale nie przyszedłem jej, nie pamiętam już, czy on... jest Ciem Szpartowski. Wdziony Osyl, a w Osie. Czernosławu. Ukończono odtwarzanie profilu. Dobra, żołnierz, wybierz. Potwierdzam identyfikację. Żołnierz. No i żołnierz. Może nie będziemy weterana, ale żołnierza. Automatyczny awans postaci, tylko drużyna. Celowanie normalnie. Użycie mocy działania. Użycie mocy oddziału aktywne. Napisy, autozapis. Napisy będą też. Czemu by nie? Czemu nie? Jak nie wiecie, co to jest, to się dowiecie. Nie będę wam spoilerował. A może Shepard pochodzi z Ziemi? Brak danych dotyczących rodziny. Bo jej nie ma. Wychowała go ulica. Sam potrafi o siebie zadbać. Widział, jak cała jego jednostka ginie na Akuze. To mogło pozostawić ślady w jego psychice. Ślady na psychice? Każdy żołnierz ma blizny. A on zdołał przetrwać i jakoś się pozbierał. No właśnie, i tu pytanie. Czy chcemy, by taka osoba strzegła bezpieczeństwa galaktyki? Moim zdaniem jest najlepszą osobą do obrony galaktyki. Zorganizuję spotkanie. Jest. W roku 2148 badacze odkryli na Marsie pozostałe starożytnej pozaziemskiej cywilizacji owe tajemnice artefakty używają. Cicho. Ściszę tą grę. Wyciszę ją w ogóle, nie będzie. Nie, jakoś coś muszę zostawić. O. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze. No, co zaraz będziemy skakać? Przestrzeń, nie? Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędne ceny. Przekaźnik gotowy. Normandia, bardzo dobry statek. A ty teraz widzę, że będzie grafika jednak w tej grze. Po tej, co widziałem ogólnie gry, jaką mają grafikę, to teraz powiem, że to jest brzydka już grafika. A nie, ona najwyższej. Czemu? Bo on sobie komputer też. Jeszcze zlądowałem, ale jest git. Wszystkie systemy w gotowości. Rozpoczęto podejście. No. Teraz już się wiecie? Jeżeli nie, to wam powiem. To ładuje się i jak podlecimy od ten... Nie wiem, czy to kółko, czy tam polecimy po prostu ten... Przez bok, to jest ogromne, to nas przestrzeń wyrzuca, tak jak teraz. No, teraz się rozładowało. Się znowu ładuje. Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne, włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. No, poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest. I możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Zgadzam się. Nie wysyła się widm na loty próbne. Właśnie, coś tu śmierdzi. Kapitan ściemnia, że hej. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie konwoje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime.
No. Jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, ser. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Aha. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Czy on jest? Nie brzmi to najlepiej. Coś mogło pójść nie tak z misją. Kapitan zawsze mówi do mnie takim tonem. A. Ciekawe dlaczego. Dlaczego? No, bo jesteś durnym draniem. Nikt ci nie lubi. Że właśnie ich widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze podczas misji. I my też wpakujemy się w jakąś widmową misję. Uspokój się, Presley. Jeszcze dostaniesz rozwolnienia. A? Dobra. Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Idę przekazać mu raport sytuacyjny. Z całym szacunkiem, sir. Może od niego dowiemy się wreszcie, o co tu chodzi. Robicie co? Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina, na rutynowy lot próbny? Nie ufacie Nilusowi. Tak jak wszystkim Turianom. To rodzinne. Mój dziadek walczył w wojnie pierwszego kontaktu. W ataku Turian stracił wielu przyjaciół. To było 30 lat temu. Nie możecie winić za to Nilusa. Teoretycznie nie, ale denerwuje mnie to. Nie dość, że mamy na pokładzie widmo, to jeszcze w dodatku turiańskie. Jesteśmy statkiem wojskowym przymierza. Tylko że Nilus nie odpowiada przed kapitanem jak inni. Widma są poza kontrolą kogokolwiek z dowództwa. I raczej nie marnują czasu na asystowanie w lotach próbnych. Jeśli jest z nami ktoś taki, to wkrótce zrobi się gorąco. A to mi się nie podoba. Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze. Dzięki. Czy mam z tobą rozmawiać? Mogę w czymś pomóc, komandorze? Do widzenia. Kontynuujcie, Presley. Tak jest, komandorze. Dorastałem na Eden Prime. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami ukrywa. No to wariactwo. Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma. To nie jego wybór, pani doktor. Widma nie odpowiadają przed nim. Nie mogę jeszcze. No, widma nie odpowiadają przed nimi. No, już jestem. Siema. No, nie uciekł. Komandorze Sheppard. Miałem wiem, nadzieję, co że ty zrobisz, ale reszcie nie pamiętam. Możemy porozmawiać. Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. No. Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Powiedziałbym, że to raj. Tak, raj. Cichy, spokojny, bezpieczny raj. Eden Prime stał się symbolem dla twojego ludu, prawda? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Wiesz coś, czego ja nie wiem? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Sheppard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Zdaje. Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Wiedziałem. Domyśliłem się, że czegoś nam nie mówicie. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Jakiego ładunku, kapitanie? Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Możecie mi powiedzieć coś więcej? To może być grubsza sprawa, Sheppard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Nowa osoba na pokładzie nie zaszkodzi. Nie jestem tak, tu tylko z powodu nadajnika, Sheppard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze.
ma was ocenić. Już to od kiedy widzę. To odpowiadamy przed widmem? No chyba rozumiecie, jak to działa, komandorze. Jesteście wystarczająco mądrzy. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzynarodowej. Jezu, przestańcie. Możesz przestanę takie pytania robić, bo ten... Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Niewielu przeżyłoby na Akuzę. Masz zadziwiającą wolę przetrwania. Bardzo użyteczny talent. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Powiedzcie tylko, co mam robić. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Dobra, ja jestem gotów. Proszę wydać rozkaz. Mogę już iść? Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Jaki? Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. A to się dzieje. Na ziemię! O, znam tą babkę. Jeszcze ją pamiętam. Będziemy z nim grali. Nasza drużyna. Będziemy jeszcze mieli takiego ziomka, tak jak ten, tylko innego koloru. Tak jak tam widmo, tylko innych kolorów. Niebiesko coś. Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się z niego! Potrzebujemy... O tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Dobra. Przewin do 38,5 i zatrzymaj. To takie. What? Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt, spotkamy się w ładowni. Coś tu jest kurna nie tak. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Czy na fon Shepard, nie wiem, jak już go nazwałem. Tak się patrzymy. Jej. Włączam systemy maskowania. To maskuj nas. Idziemy. Widać nas. Ktoś widać tu nieźle kopał, kapitanie. No. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. No, to kurna widmo. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. No. W pełnej gotowości, sir. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Jej. Dymem śmiercią, dobra i co? Uwaga! A wiecie co? Obszar czysty. O. Patrz, oni zachowają broń. Tymi naszymi ludźmi. Dobra, ale teraz będziemy robić teraz skończę pierwszy odcinek i będzie już w kolejnym odcinku reszta. O, granaty dziwne, dobra. Także komentujcie, subskrybujcie oraz lajkujcie, jeżeli się podobało, to piszcie. I witam już was w kolejnym odcinku. Hej!